Maciek, za tobą debiut w Krakowie, co prawda nie w meczu oficjalnym, ale w sparingu. No i powiedz, jakie wrażenia po tych 45 minutach w pasiastej koszulce? No bardzo się cieszę, że dostałem szansę dzisiaj od pierwszych minut. No wiadomo, była to dla nas forma treningu. Przeciwnik nie był bardzo wymagający, także dzisiaj zagraliśmy na dwa składy. Tak jak mówię, jest bardzo ciężki tydzień za nami. Trenowaliśmy po dwa treningi dziennie, więc to zmęczenie się odczuwa i mówię, była to forma treningu i wydaje mi się, że wszyscy się pokazali i też nowi zawodnicy, także ja się cieszę, że mogłem w końcu zadebiutować, także czekam na dalsze wyzwania. Mimo że rywal z niższej półki, niższej ligi, to przynajmniej dwukrotnie miałeś takie spore, może nie problemy, ale naprawdę fajne sytuacje, w których mogłeś się pokazać. No i myślę, że możesz być zadowolony z tego występu właśnie, choćby przez te dwie interwencje. No dokładnie, no spodziewałem się, że raczej nie będzie dzisiaj dużo roboty, że tak powiem, ale no zaskoczyłem się, no i trzeba było być przygotowanym. Takie mecze są trudne do bronienia, bo praktycznie cały mecz nic nie robi i nagle przychodzi sytuacja, gdzie trzeba po prostu wyjść na wyżyny umiejętności, żeby to się bronić, więc takie mecze trzeba być cały czas skoncentrowanym, więc bardzo się cieszę, że udało mi się to pobronić i zagrałem na zero, także tak jak mówię, kolejny bardzo ciężki tydzień przed nami, przygotowania do ligi, także skupiamy się już teraz na, jutro mamy wolne i skupiamy się od poniedziałku na treningach. Zostawiając już tą kwestię dzisiejszego spotkania, powiedz, jak odnajdujesz się w nowym zespole, jakim jest dla ciebie Krakowia? Na razie wszystko jest ok. Aklimatyzacja przebiega bardzo łagodnie, bardzo szybko, także niektórych zawodników już znałem wcześniej, niektórym już grałem wcześniej, także nie ma żadnych problemów, wszystko jest jak najbardziej ok. Także poznaję też ludzi ze sztabu i też ludzi, którzy pracują w klubie pomału, także wszystko przebiega jak najbardziej ok.